Pani Katarzyno, panie Pawle, bardzo mi miło, że możemy się zobaczyć podczas Viva Photo Awards. No to jest taki moment w roku, na który my czekamy, mamy nadzieję, że państwo też, kiedy obcujemy sobie z fotografią, ze sztuką. Czy te zdjęcia to jest coś, co jest ważne w państwa życiu? My uwielbiamy zdjęcia, ale oczywiście te nasze prywatne, mamy ich bardzo dużo, dokumentujemy je bardzo skrzętnie z naszymi przyjaciółmi, wymieniamy się zdjęciami, to jest taka wręcz forma komunikacji i to są takie zdjęcia, które potem oglądamy po latach i po prostu się cieszymy z nich. A kto tych zdjęć robi więcej podczas wspólnych chwil? Ja oczywiście robię Katarzynie, ale coś takiego się wydarzyło, słuchajcie, że kiedyś myśmy robili te zdjęcia na kliszy, drukowaliśmy je do albumów, a teraz mamy pełne archiwa tak naprawdę elektronicznych zdjęć. Nie wiem, czy przypomina sobie ktoś, że ile razy obiecywaliśmy, że sobie te zdjęcia wywołamy i nigdy tego nie zrobiliśmy. I tak naprawdę teraz pan tym pytaniem przypomniał mi, jak ważne te zdjęcia są, a jak bardzo ta elektronika zepchnęła je na dalszy plan. I ja myślę, że po powrocie chyba wybierzemy takie najbardziej ważne z naszego życia i po prostu no, trzeba je wywołać. No bo jest chyba trochę tak, że elektronika to elektronika, a papier pachnie, prawda? Gdy państwo patrzą w takie rodzinne albumy, w te zdjęcia, które już udało się wywołać, to jakie sobie najpiękniejsze chwile zarejestrowane właśnie na papierze przypominacie? Ja mam taki sentyment do paru swoich zdjęć, takich zdjęć zrobionych w łazienkach warszawskich, ponieważ zdjęcia, które stoją w moim domu, to są zdjęcia mojej mamy, która była w moim wieku i dokładnie miała taką samą sesję w łazienkach warszawskich. I to są takie właśnie te zdjęcia, które stoją w ramkach, które mi przywołują no, moje dzieciństwo trochę i moich rodziców. Ja bym chciał dodać do tego taką ponadczasowość, dlatego że my z Kasią znamy się już 7 lat, ale Kasia nie ma rodziny takiej najbliższej, nie ma mamy, nie ma taty i zdjęcia dają nam możliwość poznania tych osób, ich życia i dzięki temu zbliżamy się do siebie. Rzadko państwa widujemy na ściankach, czy to jest taka umowa między wami, że tak ma być, bo ta prywatność jest ważniejsza, czy po prostu przyjmujecie te najlepsze zaproszenia? No nie mogliśmy pani Katarzynie odmówić, bardzo się ucieszyliśmy z zaproszenia i przyszliśmy do was z przyjemnością, jak do przyjaciół. A podczas innych imprez, bo 7 lat to już piękny kawał czasu na tworzenie miłości. Zapraszam bardzo. To znaczy wybieramy faktycznie wydarzenia, które są dla nas ciekawe, stanowią jakąś wartość. Przez wiele takich spotkań naprawdę spotykamy naszych przyjaciół, z którymi na co dzień nie mamy czasu się spotkać i to gdzieś nas motywuje do tego, żeby przyjść. Te ścianki, ja szczerze przyznam się, że Kasi tłumaczyłem, nie uciekaj, stań, daj tym fotoreporterom tą chwilę, bo oni chcą to zdjęcie mieć i będziesz miała spokój, bo bardzo dużo było wcześniej zdjęć takich w zbiegu z jakąś wypadniętą słuchawką, a teraz po prostu no, jak przychodzi. Można dać światełko w oczach i uśmiech, to już zdjęcia lepszego wtedy nie będzie niż to. Tak, tak. No jakoś tak się stało, że te zdjęcia się pojawiają, ale tak głównie nam to chodzi o ludzi, o relacje, o to, żeby przyjść porozmawiać. Na koniec zapytam o Instagram, a nawet mieliśmy kiedyś taką kategorię, zdjęcie robione telefonem. No bo żyjemy w czasach, kiedy te zdjęcia instagramowe też są ważne. Państwo oboje prowadzicie profile. Czy wrzucając jakieś zdjęcie właśnie tam, kalkulujecie w głowie, że może z tego powstać jakaś publikacja, bo jednak jest to trochę inaczej niż gdy osoba prywatna wrzuci sobie tam jakieś wspomnienie? Nie, to są takie zdjęcia, które są z jakichś fajnych momentów. To jest takie bardzo spontaniczne działanie. Nie ma tam gdzieś stresu z tyłu głowy. Myślę, że jest to troszeczkę taki pazur, bo Kasia na przykład zdecydowała się pokazać w stroju kąpielowym, tak? Gdzie przez całe życie mówi, gdzie ja nie... Także jest to forma takiej zabawy i pokazania, że spędzamy normalnie wolny czas i takie chwile, które gdzieś się w życiu zadziały, to uważam, że warto na Instagramie się podzielić tym momentem. Ja to muszę powiedzieć, że przezabawna historia jest tym moim corocznym plażowaniem nad Polskim Morzem i stąd to zdjęcie się pojawiło. I dzisiaj tej wspaniałej zabawy państwu życzymy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dziękujemy dobrego. Za zaproszenie. Dzięki.